No to je my. Witam serdecznie. Ja jestem Arkadiusz, Gwint Wiedźmińska gra karciana. Dziś Dagon, potwory i deck oparty na pożarciu, ale troszeczkę inny, troszeczkę zupgrade'owany, troszeczkę ciekawy, troszeczkę silny i mocny. Umiejętność Dagona naturalnie, stworzenie jednego z trzech efektów pogodowych, co się tyczy jednostek z pola, trzech nekerów, dwukrotnie harpie, dwukrotnie oszluzgi, mglak, neker wojownik, płotka, widmo, królewicz ropuch, Olgierd von Everec, trzykrotnie harpia, trzykrotnie wran wojownik, ze złotości klucznik, kejran, duch lasu, z kart specjalnych gniazdo potworów, kaganiec i przeraza. Pograłem tym deckiem i powiem otwarcie, jest dobry. Lecimy tradycyjnie dwa pojedynki, rozpoczynamy od potyczki, postaramy się tutaj co nieco ugrać, natychmiastowe znalezienie przeciwnika i to mi się podoba. Następnie przejdziemy sobie do rankingu i życzmy sobie sukcesów i powodzenia. Wiele wycierpiał. Francesca. Skojatele. Okej. Co my tu mamy ciekawego? Na pewno nie chcielibyśmy mieć płotki. Przerazę wolałbym sobie zostawić na później. O, tam już się rozpoczyna. Więc odrzućmy również przerazę. Olgierd niech zostanie. Nie jest źle. Jedziemy. O, u oponenta dwukrotnie elf i tancerz ostrzy. Rozpoczynamy. Zaskakujemy przeciwnika naszym ruchem pierwszym, czyli jajo harpi. No on nas zaskakuje tutaj nieco bardziej, zagrywając oficera w Richet. Stwórzmy sobie bonusowo olbrzymiego krabopająka oczywiście i wrzucimy sobie do drugiego rzędu zaraz obok tych jaj wrana wojownika. Ej, ty tam! Podejdź no tu! Czyli czego się tu należy spodziewać? No coś mi mówi mistrzynie miecza. One lubią być właśnie w takim skomponowanym, jak tutaj oponent deku, hawekarskie wsparcie, oficer w Richet. Raczej strażnicy do Olblathana tutaj niekoniecznie. Brak czarów. Spieszmy się. Pojawia się Saskia, pojawia się płotka. Mocny dek również. Dużo siły przede wszystkim. Już 29 punktów do 42 bodajże. Spora przewaga po stronie przeciwnika. Więc będziemy pożerać cały czas. Czy on tutaj coś zagra ciekawego takiego, co by nas zablokowało? Raczej wątpię. Pogód też tutaj się nie spodziewam specjalnie. Wiadomo, jakby wrzucił tu jakąś suszę lub Ragnarok, mógłby być problem. 58-37. Teoretycznie moglibyśmy sobie wrzucić mglaka. Powiedzmy sobie w ten środkowy rząd. Aby troszeczkę dogonić oponenta. Czyste niebo. Mglak spada. To jednak jeszcze nie tworzy nam wielkiej tragedii. Można by było tutaj przechwycić sobie kogoś konstruktywnego? Chyba niekoniecznie mi się wydaje. Zostawmy to tak jak jest. Czy on tutaj zagrał jakąś specjalną kartę Brzask? Tylko można by wrzucić sobie Nekera jeszcze. Tak pro forma, aby dobić do końca tej rundy z przytupem. Czyli co, będzie sobie... Będzie sobie coś tam wymieniać. Sporo kart w talii. Chociaż to tylko tak wyglądało, ma 12. No
Nas już tutaj nic więcej nie interesuje. Odpuszczamy. 5-5 w kartach. Umiejętność po naszej stronie lidera jeszcze aktywna. Po stronie oponenta. Spokój i cisza. Do następnej rundy pozostaje Necker. Będziemy sobie jeszcze w stanie mogli dorzucić na stół Olgierda. I to będzie całkiem niezłe. Ja myślę, że on drugą rundę odpuści. Tu jeszcze będziemy mieli możliwość sobie sklonowania tych Neckerów. A czy coś byśmy chcieli wymienić? Neckera Wojownika można warto zostawić. Oślózga niech będzie również. Wszystko jest ok. Jedna przewaga w kartach po naszej stronie. 0-9 na stole. Druga runda rozpocznie się, a właściwie trzecia w podobny sposób. Ściągamy sobie dwóch dodatkowych Neckerów na spód naszej talii. Żałuję, że cię matka zrodziła. Czy u niego coś ciekawego jest takiego, co warto byłoby ściągnąć sobie? Możesz wymienić jedną kartę i wzmocnić. Nie ruszaj się. Jeszcze nie wyszedłeś do siebie. Czy będziemy mogli to skubnąć? Zobaczymy, co zagra. No na pewno coś, co będzie miało więcej punktów niż 8. Tak to byśmy mogli użyć sobie kagańca i ściągnąć. No ale zobaczymy. Gul. No i tak na pewno coś pożre więcej niż 4 punkty. Tutaj najlepszą opcją w sumie gul nie jest złą opcją. Będzie pożerać coś na pewno, co ma więc największą ilość siły. Było to oczywiście do przewidzenia. W takim razie zagrajmy sobie naszą umiejętność. Oczywiście mgła przywoła nam Glaka. Czym mogę ci pomóc? W czym mogę ci pomóc? Poproszę jednego mglaka jeszcze dodatkowo. Znaczy nie mglaka, tylko Neckera. Neckery zostały nam dwa. Tak, niech będzie jeszcze Necker. Ostatnią kartę, co on bufował cały czas? Teosae Sent Hesisa? Nie, no coś mi się wydaje, że nie. On miał 10 punktów. Dość gadania! Okazuje się, że cały czas bufowany był Tasak. Kogo ciekawego byśmy sobie mogli konstruktywnie przechwycić na naszą stronę? Wydaje mi się, że w sumie ten ghoul nie będzie złą opcją. Jest najsilniejszą możliwą opcją. Niestety musimy zużyć klucznika. Przywołamy sobie... A weźmy sobie na przykład... Aeli Ren. Odzyskamy to, co nam skradziono! Przeciągnęliśmy na naszą stronę dosyć ciekawą niewiastę ze sztandarem. Ja to myślałem, że ona coś na plecach ma, jakieś skrzydła. To się okazało, że ona trzyma po prostu taki... proporzec. No i tutaj znacząca przewaga. 10 punktów na stole. Dodatkowo dochodzi nam oszlusk. Będziemy mogli sobie przywołać jeszcze, chociaż oszluska bym wymienił. Widmo, dobra opcja. Całe szczęście, że widmo, a nie przeraza. Przeraza potrafi się pojawić właśnie w ostatniej rundzie tak znikąd. Wrzuca się oponentowi tą przerazę na stół. Ma 12 punktów. No i mamy porażkę wtedy. No tutaj tymczasem udało nam się ugrać. Gratulujemy przeciwnikowi. Dobra gra. I przechodzimy tym dekiem na stół i rozgrywkę rankingową. A tymczasem... A tymczasem kajdany z Dwimerytu.
Zatargał się, zgiął, zaharczał. Taki był właśnie efekt działania Kaidan z Dwimerytu. No proszę, mamy taki troszeczkę jakby mirror match, przynajmniej klasowy. To może mnie troszeczkę martwić to, iż przeciwnik może grać na pogodach. Dwóch Neckerów, wolelibyśmy Neckera Wojownika, ewentualnie Olgierda. Bardzo dobra opcja. I rozpoczynamy jako pierwsi. Wrzucimy sobie dodatkowo jeszcze jedną harpię właściwie, czemu nie? W jakiś inny rząd. Mamy cały czas kaganie, zobaczymy co przeciwnik wyrzuci, może będziemy mogli sobie to skubnąć. Mamy możliwość zagrania królewicza ropucha. Skonsumujemy przerazę. To będzie 17 punktów na korzyść królewicza. To twój zły dzień. O! No to mnie zaskoczył. Jednak trzymamy się planu. Geralt Art. Rzadko grana karta, chociaż ma swój potencjał. Właśnie tutaj należy założyć, że będzie grał na jakichś pogodach. Idealna karta, żeby przerzucać jednostki do rzędu z pogodami. I może ten lider tak nie do końca na pogody. No ale zobaczymy. Decyduje się wyrzucić ducha lasu. Pewnie spodziewa się naszych Neckerów. Słuszna koncepcja. Ewentualnie możemy sobie jeszcze w harpie przywołać jedną za pomocą oszluzgów oczywiście. W harpie graliśmy trzy. Wrzucić ją sobie w drugi rząd, tą harpię, którą przyzwiemy. I obok niej wrzucić Wrana Wojownika. Cały czas będzie bufować się Necker. W następnej rundzie warto byłoby rozpocząć właśnie od pożarcia królewiczem ropuchem przerazy. Dobierze nam tu kartę. W następnej rundzie warto wrzucić Olgierda. No tutaj raczej nie będzie miał niczego, co będzie nas blokować. Przynajmniej tak sądzę. Może Iris tu się pojawić? Czy warto wrzucać lidera? Wrzućmy lidera. Polećmy z gęstą mgłą w pierwszy rząd. Podwójna przewaga, 6 do 5 w kartach. Coś mi mówi, że to nam powinno teraz wystarczyć. Najsilniejszą jednostką na polu bitwy jest Wran Wojownik. Coś mi mówi, że tu może się pojawić również Pożoga. Pożoga ostatnio lubi się pojawiać. Felek. Pierwsza runda.
a zagrajmy jeszcze. Śmierć, niczym mnie nie na wszelki wypadek Olgierda. Nie pojawiają się żadne pogody, to też mnie troszeczkę zastanawia, czy trzyma wszystko na później, czy tak kiepsko dobrał. Będzie jakieś przerzucenie. Oczywiście odpuszczamy, w tym momencie jestem zadowolony. 35 do 40, przeciwnik jeszcze musi dorzucić co najmniej jedną kartę. Kajdan jest w imerytu. Pojawiły się. No i zobaczmy, czy będzie grał tu jakąś pogodę? Będzie grał jakąś pogodę, okej. Czyli bardzo kiepsko trafił. Bardzo ciekawa runda. Pozostaje nam 6 na stole. Śmierć niczym mnie nie zaskoczy. A właściwie 5. Płotkę odrzucamy, nie chcemy mieć płotki. Wolimy na pewno Kejrana. No i zobaczmy, jak zachowa się oponent. Czy będzie poddawał rundę bez wyrzucenia czegokolwiek? Czy będzie coś pożerał sobie z cmentarza? Na to wygląda. Może być tak, że on trzyma tutaj cały czas jeszcze jakieś nekery. No jakiś taki ten dek mocno kombinowany, bym powiedział. Przed nami nie ma ucieczki. Bardzo mocno kombinowany. Obojętnie czego by nie pożar, to my przechwycimy tą kartę. Na wszelki wypadek. Co nam będzie chciał zabrać? Pewnie Mglaka. W konsekwencji nie wiem, co nam zabrał. Dobra, w takim razie zagrajmy sobie jeszcze Gula. Skonstruujemy sobie jeszcze raz silną jednostkę. Ostatnią kartą może być tutaj Pożoga. Decyduje się jednak nic nie grać, ok? Może wiedźmy. Może tak być. Skoro ten deck jest taki nietypowy, jakiś taki. Ni do pogody, ni do niepogody. Odrzućmy Nekera. A i tak będziemy mogli go sobie dobrać jeszcze. Przeciwnik jednak decyduje się poddać rundę. Gratulujemy, dobra gra. Chociaż ten deck jakiś taki mocno kombinowany. Nie wiem, co to był za deck po stronie przeciwnika. Jakoś nie byłem w stanie tego do końca zrozumieć i ogarnąć. Przejdźmy sobie do sklepu i nabędziemy sobie 2 beczułeczki w związku z tym, że... No, deck prezentował... konkretny poziom. O, robim trach. Jedziesz, trolololo. Kedwański mistrz, zwiadowca niebieskich pasów, dragoni Vrihet, harpia. Więcej! Jakieś niezwykłości niekoniecznie. Weźmy więc sobie agitatora Skojatel i kolejna weczka. Ta melodyka jest spoko. Jakieś tam gwizdeczki takie... Dragoni Vrihet, krabupająk, ruchomy zresztą, egzekutor brygady, wyrocznia kolejna. I więcej, czyli weźmiemy sobie zielarkę. W związku z tym, że jest tutaj trochę części arka z zie.
ziel właściwie, zielarka, wiadomo o co chodzi. Nieważne, nie wnikamy w temat. Okej, dzięki za wspólnie spędzony czas. Jak było widać na załączonym obrazku, ten deck jest całkiem niezły. Można tym pograć, można tym wygrywać. No to jemy. Taki troszeczkę z japońska, no to jemy. Całkiem niezły, nie trafiliśmy niestety ducha lasu. Chociaż nie, no trafiliśmy. Kejrana też trafiliśmy, klucznik nam nie doszedł. Olgierd co nieco porobił. Królewicz Ropuch wygrał nam praktycznie, można powiedzieć, drugą grę. Oczywiście, jeżeli masz jakąś koncepcję, co zmienić, co dodać, co ująć, pisz śmiało w komentarzu. Kombinuj, baw się, bo to jest to wszystko. Ja dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia wkrótce w kolejnym z odcinków Gwinta, gdzie będę prezentował kolejne deki. Tymczasem do wkrótce, na razie, cześć.